prawdziwe poczucie, iż jest się gorszym, zostaje wzmocnione przez dziecięcą wręcz wrażliwość i ów stan rzeczy rodzi w człowieku nienasycone, wykraczające poza normę pragnienie aprobaty i uznania dla samego siebie oraz sukcesu w oczach świata i innych. Wciąż pozostając dzieckiem, człowiek taki domaga się gwiazdki z nieba, a ona najwyraźniej nie chce na niego spaść. Zawsze oscylowałem pomiędzy poczuciem, że jestem kompletnie niewidzialny, a poczuciem, że jestem pępkiem świata. Poszukiwanie wymyślonej równowagi pomiędzy tymi dwiema skrajnościami stało się podstawową częścią mojego zdrowienia. Gwiazdką, której się bez przerwy domagałem w trzeźwym życiu, gwiazdka, której się domagałem, rzadko kiedy świeci tylko dla mojej własnej przyjemności i oświeca jedynie dobre strony moje i świata. Zamiast tego rzuca ona światło na wiele innych zjawisk i możliwości. I we wszystkich z nich, z nich ukryta jest jakaś lekcja. Prawdziwe oświecenie często następuje po zaćmieniu całkowitym, okresie zupełnej ciemności, ale z każdym etapem zdrowienia światło nabiera blasku i rozjaśnia moją wizję.